Nawaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej 156 ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dokładnie teraz przed Tobą otwiera się coś nowego i coś pięknego. Coś, na co czekałaś i czekałeś już od dłuższego czasu. Twoje nasionka. Zaczynają kiełkować. By jednak mogły wzrastać i przynieść obfite plony, należy pielęgnować je z miłością. Unikać wszystkich negatywnych, sceptycznych ludzi, którzy stawiają pod znakiem zapytania to, czy nasionka rzeczywiście wykiełkują i czy będziesz zbierać obfite plony. Unikać wszelkich niskich wibracji. I zasilać to, co dla Ciebie ważne, całą Twoją siłą, całą Twoją mocą. Opanowanie, panować nad emocjami, usuwać te negatywne, usuwać siły mroku, siły diabła i tworzyć to, co dobre i piękne. Wiedza, mądrość wyższa, czyli fokus na cel, wizualizację. Wyobrażanie sobie, że to wszystko, czego pragniesz, stało się już Twoją rzeczywistością. Wykorzystanie siły maga, czyli tworzenia, kreowania w materii. Nasze dzisiejsze spotkanie to jedno już z ostatnich w serii 15, czyli diabła, i muszę Ci się przyznać, że oddycham już z takim z taką większą swobodą, bo ta seria to nie jest nic przyjemnego. Ale już za trzy tygodnie przechodzimy do serii 160, i będzie to bardziej rewolucyjna energia, takie przemiany, usuwania tych rzeczy, które odejść powinny, i tworzenia fundamentu pod to, co nowe. Ale aby rozpocząć serię 160, to czekają na nas jeszcze te ostatnie spotkania o ogromnej sile i ogromnej mocy. Jak i to dzisiejsze, gdy będziemy mówić o sile miłości. Miłości do samej siebie, samego siebie jako podstawy kształtowania Twoich marzeń, Twoich pragnień, ale również miłości, którą wypełniasz. Twoje otoczenie to bliższe i dalsze ziemią i wszechświat. Jakie ogromne ma to znaczenie. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, które wybrałam i jest bardzo szczególne, bo znajduje się pomiędzy drzewami laurowymi ich symbolikę już znasz. Ale również nade mną są pnące róże, róże jako symbol tego rozkwitu, które dokładnie teraz wypuszczają pączki. I przede mną jest cała taka część magicznej oazy wiosennych kwiatów, czyli tych, które kwitną po długiej zimie. Ta energia tego wzrostu, tego kiełkowania jest tutaj. Bardzo silnie obecna i będzie ci ona służyć w kolejnych dniach i tygodniach, wzmacniać cię w tym momencie, gdy ty pielęgnujesz Twoje nasionka, które dokładnie teraz zaczynają kiełkować. I ty jeszcze tego nie widzisz, ale to już staje się materialne.